jako że już długo gram w serii Battlefield i uważam, że jestem doświadczonym graczem, to postanowiłem zrobić swój pierwszy poradnik z Battlefielda 1, który będzie dotyczył pojazdów. Postaram się wam scharakteryzować i dać kilka cennych rad. W Battlefield 1 są pojazdy naziemne, powietrzne i wodne, z czego wodnych jest mało, bo tylko motorówka z torpedami i okręt wojenny, jako behemoth. Z kategorii pojazdów powietrznych możemy wybrać 3 rodzaje samolotów, a z kategorii naziemnych możemy wybrać 3 czołgi i pojazd artyleryjski. Każdy z tych pojazdów da się modyfikować za obligacje. Ogólnie, żeby odrodzić się jako kierowca danej maszyny, należy w oknie odrodzenia nacisnąć ikonkę z symbolem interesującego nas pojazdu, jak tylko będzie on dostępny. Jeśli wam się to uda, pojazd jest zaklepany, więc można na spokojnie sobie wszystko ustawić. Czasami jednak miałem takie sytuacje, w których wyrzucało mnie z niego, a raz odrodziłem się jako pilot bez samolotu. Co? Co to było? Nie wierzę. Ale to czasami. Wybierając pojazd naziemny, mamy do dyspozycji okręt lądowy, czołg ciężki, czołg lekki i wóz artyleryjski. Zależnie od taktyki, jaką chcemy grać i sytuacji na polu walki, musimy wybrać odpowiedni. Czasami dany czołg się nie sprawdzi i po prostu nie pojeździmy długo. Okręt lądowy, tak jak w czasie I wojny światowej, świetnie nadaje się do niszczenia umocnień i czyszczenia okopów, torując drogę piechocie. Umożliwia mu to rozmieszczenie dwóch lub po bokach i karabin z przodu, którym dysponuje kierowca. Pasażerowie odgrywają dużą rolę, bo muszą osłaniać flanki, no a kaliber pocisku, którymi strzelają, sprawdzi się w przypadku starcia z innym czołgiem. Czołg ciężki natomiast charakteryzuje się dużą siłą rażenia, wytrzymałym pancerzem i niestety małą mobilnością. Jest groźnym przeciwnikiem w starciu z innym pojazdem opancerzonym, ale jego mobilność utrudnia mu szybkie poruszanie się, przez co łatwo go wziąć z flanki. Trzeba jednak wziąć pod uwagę ewentualnych pasażerów, którzy chronią boki czołgu, no i wyjście im naprzeciw nie jest dobrym pomysłem. Ogólnie każdy czołg pojedynkę długo nie przetrwa. Jako czołgista przetrwamy najdłużej grając zespołowo. Tutaj akurat szturmowaliśmy punkt na wzgórzu, a skoncentrowane natarcie pozwoliło mi się skupić na jednym celu. Umiejętna jazda czołgiem w takich momentach pozwoli na zdobycie dużo killi. Lekki czołg jest popularnym wyborem, bo charakteryzuje się świetną mobilnością połączoną z dużą mocą. Jednak ma on cieńszy pancerz, przez co łatwo go zniszczyć. Jego wielką zaletą jest możliwość obrotu wieżyczki o 360 stopni, w odróżnieniu od pozostałych czołgów. Bardzo podoba mi się modyfikacja tego czołgu do walki w bliskim kontakcie. Posiada działko automatyczne odłamkowo-burzące i kartaczownicę, która świetnie sprawdza się do eliminacji wrogów nawet na duże odległości. Szybko przeładowuje, odzyskuje mobilność, no i może rozstawiać miny. Jest to moim zdaniem bardzo dobry wybór. Jednak czołg lekki w starciu z czołgiem ciężkim, potocznie zwanym mydelniczką, nie ma wielkich szans, ale szanse te zwiększają okoliczności. Jeśli jesteśmy na terenie zabudowanym albo po prostu daleko, mamy szansę na odwrót. W przypadku starcia w bliskim kontakcie z mydelniczką możemy wykorzystać to, że jest ona mało mobilna. Strzela tylko do celów znajdujących się przed nią. Dlatego trzymałem się jej boków i tyłu, nie dając żadnych szans na strzał. Robiąc to, na pewno ostro wkurzymy kierowcę tego czołgu, ale wyjdziemy ze starcia zwycięsko. Wóz artyleryjski natomiast posiada działo, z którego skutecznie może ostrzeliwać cele z daleka, i karabin maszynowy obronny do eliminacji piechoty. Ma cienki pancerz, ale bardzo szybko się porusza, jak zwykły jeep. Dobyłem dzięki niemu dużo fragów, a dzięki jego szybkości łatwo wychodziłem z opresji. We have lost objective Dove. Przechodząc teraz już do samolotu, to mamy do wyboru samolot szturmowy, bombowiec i myśliwiec. Każdy z nich, tak jak u czołgów, ma różne zalety i wady. Samolot szturmowy może mieć wiele funkcji. W podstawowej modyfikacji zrzuca on wiele bomb o małej mocy, przez co bardziej nadaje się do eliminacji piechoty.
ale można go też wyposażyć w potężne działo, które świetnie poradzi sobie z czołgami. Oprócz tego może wystrzeliwać rakiety, które świetnie sprawdzają się przeciwko sterowcom. Bombowiec jest potężnym samolotem, który może bombardować punkty, pojazdy i niszczyć budynki, ale jest mało zwrotny ze względu na swoją wielkość. Może paść ofiarą innych samolotów, więc potrzebuje pasażera, który może przesiadać się między karabinem maszynowym z tyłu, a działkiem automatycznym z przodu. W takim zestawie w pełni wykorzystamy jego potencjał. Latając bombowcem najlepiej wyszukiwać sobie miejsca, gdzie jest wiele wrogów. Szukając takiego zauważyłem, że w punkcie F jest ich dużo. Poleciałem tam, zrzuciłem bomby i jest, patrzcie, 4 fragi, super sprawa. Myśliwiec jest bardzo zwrotny i szybki, posiada szybkostrzelny karabin, więc dobrze sprawdza się w niszczeniu innych samolotów, ale jest mało wytrzymały. Można go też wyposażyć w pociski do ostrzeliwania piechoty. Do eliminacji samolotów bardzo skuteczne jest również działo przeciwlotnicze, z którym samoloty na bliski dystans nie mają szans. Jednak denerwuje mnie ta animacja, gdy chcemy użyć działa, bo czasami na wojnie każda sekunda może być jak godzina. Grając przypadkiem odkryłem, jak ją ominąć. Wystarczy biec do działa z wciśniętym wcześniej klawiszem wejścia, czyli na komputerze E. Kiedy do niego dobiegniemy, będziemy mogli od razu strzelać. Czasami jednak ta metoda nie chce działać i z tego co sprawdziłem, nie działa też od strony, gdzie się działo obsługuje. To tyle na mój pierwszy poradnik z Battlefielda 1. Mam nadzieję, że Wam się przyda i będziecie dobrymi kierowcami. Dzięki za oglądanie.